co nie lubię bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam was w nowym odcinku z Grounded. W ostatnim odcinku zrobiliśmy spore postępy. Pokonaliśmy matkę Roju i zdobyliśmy z niej całego seta, a mianowicie hełm i maczugę, którą ulepszyliśmy na 5. poziom i mamy też seta z kulanki. To jest nasz obecny główny set tankowaty, który będziemy nosić do końca gry. Oczywiście będziemy nosić też inne sety, które są do innych rzeczy, na przykład pod damage, albo pod łuki, albo pod magię, czy coś takiego, bo chyba będzie magia w tej grze. I będziemy mieć po prostu każdy set od czegoś innego, ale to jest główny, taki najlepszy chyba w grze set pod tankowanie. Dlatego na spokojnie sobie możemy go na maksa ulepszać i on się zawsze przyda raczej do czegoś i w przyszłości będziemy sobie inne sety testować, zmieniać i też ulepszać je na maksa. Wiem, że jest jakiś set zabójcy, który mnie interesuje jeszcze najbardziej, bo wydaje się, że on duży damage robi. I chyba on jest z bossa, który prawdopodobnie jest gdzieś tam, no bo to jest nowy teren i jeżeli to jest nowy boss, to on musi być raczej gdzieś tam, więc zgaduję, że on jest gdzieś tam. I na pewno do niego pójdziemy któregoś razu, ale w dzisiejszym odcinku idziemy na czarne mrówki i zbierzemy sobie z nich super scalaka. I ogółem zwiedzimy całe to laboratorium, zobaczymy, czy coś tam się zmieniło. I możliwe, że będziemy walczyć z bossem, czyli zastępcą kierownika. Prawdopodobnie też chciałem w dzisiejszym odcinku choć trochę zbudować tej bazy. Tylko jeszcze nie wybrałem tego, jakie będę ścianki robił, ale prawdopodobnie jest kamienia. Wiem, że jest nowy blok, który jest oddany do gry i chyba on jest najlepszy, najpotężniejszy. Ale żeby go zdobyć, prawdopodobnie musielibyśmy zdobyć tego scalaka pomysłniejszego, ale pewny nie jestem. Jeżeli tak, no to wiadomo, zanim go zdobędziemy, to trochę minie. Dlatego nie wiem, czy czekać tak długo z budowaniem bazy. Chyba po prostu zbuduję jej z kamyka na razie, żeby po prostu tę bazę już zabudować, żeby cokolwiek się w niej działo. Mam pomysł, jak ją zaaranżuję mniej więcej w środku, no tylko potrzebuję mieć schematów, ponieważ nie mam w ogóle ścian normalnych. Mamy ściany i nie mam żadnych ścian z kamyka. Żadnych, nie wiem czemu nie mam, ale prawdopodobnie się zdobywa schemat gdzieś może stąd, na przykład tutaj, albo z tego superstelaga tutaj. Pojęcia nie mam, zobaczymy, jak to sobie zdobędziemy. Mam nadzieję, że się odblokuje. Na razie przynajmniej fajnie byśmy ten podę zrobili, czy coś takiego. Jakieś może szelfy na te skrzynki, żeby nie leżały na podłodze, tylko sobie tak ładnie wisiało. Możemy zrobić takie szczebelki tutaj ładne i tu wszędzie będą skrzynki, tylko nie wiem, czy jak skrzynki są w powietrzu, to one będą się zaliczać do naszego warsztatu. Mam nadzieję, że będą. Jedzonko nam się robi. W ogóle patrzcie, jak z bliska te mięso z kijanki tak ładnie bardzo wygląda, tak naprawdę. Nie wiem, słodko, jak pianki trochę to wygląda, szczerze. Nawet ładnie to wygląda. Ej, serio, to wygląda jak pianki, naprawdę. Też śmieszne jest to, że to się samo obraca, nie? Ja nic nie robię, to się samo obraca. Ja przygotowany jestem i lecimy na czarne mrówy. Kruchy marmur. Złoty ząb. Przy okazji, jak idę do tych mrówek, o kurde, napiłem się po to niechcący, to twierdziłem, że wejdę do tych wielkich dziur, których jest masa przeciwników i pozbieram z nich zęby, bo to jest masa zębów i różnych rzeczy. No i też tych gnojów jest dużo tutaj niestety. I moja zbroja jest praktycznie cała zniszczona, więc ja nie wiem, czy ja chcę z nim walczyć. Nie, chyba z nim walczyć nie będę, bo moja cała zbroja jest zniszczona. Tylko dawaj itemy i lecę stąd. O, dobra, to się dobrze nie skończy, to się dobrze nie skończy. Nie, cała zbroja mi się rozwala. No nie, no. Ej, czemu masz tyle tych mobów tu jest? Jest chory jakiś. Dobra, to będzie niebezpieczne, co robię. W ogóle czemu ja tak. Ale ja wolno biegam teraz. O kurde, o kurde! O! O, dobra, dobra, przeżyję to, easy. Ale to kamienie specjalnie zrobiły, żeby dało się uciec. Kurde, źle skoczyłem. Ale jestem bezpieczny, to do mnie nie dojdą frajerzy. Pyk, easy. Ty, ale skoczył, co jest? No to skoczyli tutaj, tak nie można. Nie, wracam do chaty i naprawię zbroję. Oj, ten kwarcy, który zawsze pomijam przy mojej bazie, w końcu mogę go rozwalić, bo akurat przychodzę obok niego przy okazji. Pianki się robią, nie wiem czemu, ale to mnie tak z piankami kojarzy i do tego wygląda tak smacznie. Ale smutne to jest, że to jest kijanek, nie? To jest tak smutne. W ogóle, jak ta maczuga bije na przykład takiemu krzyżakowi? Zobaczmy. Już się obudził frajer. Pum, pum. O ty, kurde, pyk, pyk. Pyk! Zdecydowanie ona wolno bije, już dostał stuna, jednym kombo dostał stuna, pum! Ale za drugie kombo już stuna nie dostał. Wszystko blokłem, lol. Elo. No bije nawet dużo ta maczuga, nie? No, nawet nie jest najgorsza, ale bardzo nie lubię, jak broń tak wolna, tak średnio mi się to podoba, szczerze. Nie czuć, że ona ma aż tak dużego dipsa na to, jak wolno atakuje, takie wrażenie mam po prostu. Dlatego zdecydowanie wolałbym coś w stylu katany. Katana dużo szybciej uderza od tego i to zadaje ogromne obrażenia i wtedy czuć tak bardziej ten damage, wydaje mi się, dzięki temu. Ale ta pałka oczywiście nawet nie jest na maksa jeszcze. I możliwe, że ten pająk też miał odporność na tą pałkę. Możliwe, żebym zadawał dużo większe obrażenia, kiedy nie miałby odporność na pałkę. Nie wiem, czy jest jakaś mutacja na tą pałę. Jakaś pewnie jest, ale zakładam, że jest słaba. Wolałbym po prostu mutację, która po prostu zwiększa dipsa i tyle, a nie, że daje jakiś efekt dodatkowy. No bo to jest maczuga, nie? Czyli zakładam, że barbarzyńca na to działa. Tak, pewnie tak. Czyli daje nam to po prostu szał. No średnie, nie? Nie lubię tego szału i nie chcę z niego korzystać raczej. Witam zakażony biomie. Nie no, ja rezygnuję z tego zakażonego biomu na razie, bo problem w nim jest taki, że nic nie widać w nim i ja raczej przyjdę do niego sobie kiedyś, jak tą gumę tam zakleję.
To jest guma, którą zbierałem, pamiętam, ale musimy najpierw pokonać czarną mrówkę, żeby zrobić łopaty szarych mrówek. Będziemy mogli zbierać gumę w końcu. To będzie spoko opcja. I chyba z tego co wiem, to łopata tieru drugiego chyba jest najpotężniejszą łopatą w grze. Nie zrobili chyba jakiejś nowej. Jeżeli macie informacje do tego, to możecie napisać, ale z tego jak sam patrzyłem, to nie widziałem, że jakieś nowe łopaty były. O, i tu jest wyjście z laboratorium. Stąd wyjdziemy, jak skończymy całe laboratorium. A żeby do niego wejść, to musimy wejść do niego przez mrowisko. Możemy się przejść do chorej kulanki, a to głównie po to, żeby sobie zeskanować ją i w sumie mógłbym zawalczyć z nią, zobaczyć jak ta pałka da radę. Tu jest ta kulanka. Siema, chorowita kulanka. To smutne, jak jest chorowita kulanka. Kulanki to takie przyjemne stworzenia. Znaczy przyjemne. No po prostu mnie nie zjadają, jak mnie widzą. Pod tym względem są przyjemne. O, proszę bardzo! Siema, siema, a ja cię skanowałem już. Dobra, zaraz cię ubiję. Najpierw kulanka, dobra, kulanko. Sorki, kumplu, ale mam do ciebie sprawę. Dobra, uderz sobie. Pyk, i teraz mogę cię znowu bić. Ej, dobra, dobra. Część kulanki plus 5. No nie powiem, że duży damage to zadało jej. Dobra, mrówki! Siema! O, ja nie mam mutacji, żeby was bić, kumple. Czy mutacje sobie tylko włączę, dobra? Kurde, czemu takie sceny dostałem? Biegam wolno nagle. Dawaj mi pyk, zadawaj mi mrówką. Pa, już tu wlazły. No i teraz będą dipsy. Jeszcze... Co? Jest, macie 0 HP, tak nie można. Ginąć. Ej, no serio? Jak będę nie walił full combo, to zostanie im dosłownie 0 HP? Aż nie będzie nic widać nawet? Ej, to słabo, przydałby się trochę damage'a więcej, tak leciutko. Chyba, trochę jest powale, ale wiadomo, najważniejsze nie są te zwykłe małe mrówki, tylko te duże. O, co jest? Ej, co tu? Jo, pitole, to tak normalnie w grze jest, czy coś się zbugowało? Mi się wydaje, że coś się zbugowało, widzicie ile tego mam? Widzicie ile tego mam? Jo, pitole, ile żarcia! I to jest... Świeże żarcie całe. Gry z parówki, kawałek jabłka, gry z parówki, nie? To jest po prostu świeże żarcie takie do zjedzenia. Jo, ale to jest. Ej, to się coś zbugowało chyba. To się coś zbugowało 100%. A nie, to nie jest przejście, które chciałem przejść, dobra. A nie, to jest przejście, tylko tu trzeba pod wodą popłynąć. O tutaj, o. Ta, dobrze. Dobrze myślę. Siema energia. 100, zawsze coś. A nie, to nie to miejsce w takim razie. Wiem, gdzie jesteśmy, ale to nie to miejsce. Dobra, to chyba da radę pójść tędy dziś naokoło. Mają maskę, więc nie muszę się niczego bawiać. Tak, tu jest mrowisko i jesteśmy w tym miejscu. Dobra, git. Czarne mrowisko zejście, bo normalnie byśmy od tej strony poszli. Kurde, co się dzieje? Coś mnie atakuje? Tak, ten duży mnie atakuje chyba. Tutaj, o ty gnoju. Powiem jest tylko taki, że trochę lipa, bo mam pochodnię, ale nie będę mógł broni używać z pochodnią, bo broń jest dwuręczna, to jest strasznie słabo. Dobra, spadać frajerzy, niestety muszę ich wszystkich powybijać. Nie mam, o psy innej. Jak mi zbara dał, co jest? Aż mnie to zaskoczyło, nie powiem. Ej, mam nadzieję, że nie będzie was dużo, że nie dodali was więcej czy coś, żeby trudniej było. Ej, ale oni drugiego stona dostają w ogóle, oni cały czas zastanowani są. I nadal uciekają gnoje. Dobra. Będę miał sporo części z mrówek następną mrówkami bijenia. Jak mi zbroja nie wytrzyma, muszę założyć to. Bum! O tak. Tyle czy coś jeszcze? Dobra, póki co jest spokojnie. Ej, ale serio, jak ja mam używać pochodni? Jak ja mam tu resztę broń teraz? To sikiery będą osowala w takim razie. To też jest spoko opcja. Ile je bije? Ej, dobrej, spoko, mogę walić ich z sikiery. Wolałbym z tamtego, ale dobra, niech będzie już tak. Ważne, że to coś bije. Tu jak zawsze jest glina, więc fajnie. Pamiętam, że tu wydobywałem dużo gliny kiedyś. O dobra, one mnie atakują, to spoko. To jak mnie tylko to nie będę ich bił. Uuu, czy coś się tu pozmieniało? Coś ukrytego może w tym miejscu? Nie, nie ma tu nic ukrytego. Ale mamy marmur. Kurde, jedynkę tylko. Dawać mi dwójkę. I nic więcej tego pomieszczenia nie ma. Spoko, czyli jak zawsze pusto totalnie. To może chodźmy w... Nie pamiętam gdzie co szło, nie? Co lewo, co prawo. Chodźmy może w prawo. Albo w lewo, bo do góry idzie. Dobra, chodźmy na razie w lewo. Zjedźmy sobie lewo. Chciałem pójść po prostu w miejsce, gdzie dalej już po prostu iść nie będę mógł. I... Aha, to źle poszedłem. To jest to miejsce. Dobra, to wrócę się jednak w prawo. A bo nie, idziemy tutaj. Była prawo i tak będę za chwilę, jak tu gdzieś wejdę w jakieś miejsce, zgaduję. Tu jest sektor B. Musimy sektor B odblokować. Ale najpierw chyba będziemy musieli wejść do C czy coś takiego. No będę zbierał ten skrój kwarcy cały, jaki tylko mogę. Bo już mam praktycznie zero. Dobra, gdzie możemy się dostać? No, A jest zamknięte, B jest zamknięte, C powinno być otwarte, nie? Tam jest dalsze przejście, ale tam na razie nie idźmy. Chodźmy tutaj, bo tu trzeba wysadzić. I dzięki temu będziemy mogli dostać się dalej. Proszę bardzo, pum. Ja sobie odchodzę, bo nie chcę zginąć. Ale ja bym nie zginął od tej bomby, wydaje mi się. Mamy coś tutaj. Kurde, te kamienie. Ej, zbugował mnie kamień, nie mogę się ruszać. Dobra, już się mogę ruszać. O, możemy otworzyć w końcu. Ale dziwny znak, tam jest jakieś wiertła. Co ja moglibyśmy spróbować walczyć z tym. Czy ktoś mnie teraz atakuje?
Nie, dobra. Oj, 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 oj. Tutaj jest. Myślałem, że za plecami mi wyjdzie zaraz. To za drzwiami po prostu przyszedł. Skąd on wiedział, że ja za drzwiami jestem? Co ty poty? Tak nie można. Mamy coś tu, jakieś prezenty? Nie, nie ma. Jest. No dobra, niech będzie, jest to. Tu nie wiem co, bo... A, to jest te miejsce, dobra. Jak ja pamiętam te wszystkie miejsca... O, mamy... coś. Jeżeli sobie poczytajcie. I policja. Cześć, policja. PUM! Ale to... Nie można tego daleka mnie atakować, co to... Jak ty takie zasięgi masz? Dobra. PUM! PUM! Ale takim wielkopało dostawać to... Czuć te dips. PUM! Ale to jest fajny dźwięk, jak tego wielkopało go atakuje. Dziwnie to trochę brzmi, ale... Atakuje tego wielkopało i jest taki dźwięk takiego, jakbym w puszkę uderzał. To jest śmieszne to jest. No, tu jest sektor B, to nie wiem jak tam dojdziemy, nie pamiętam już. Ale mamy analizator zasobów. Dlatego sobie zanalizujmy rzeczy z mrówek nowe. Głowa nie dała nam absolutnie nic. Ciekawie. Dobra, teraz chyba części z mrówek, tak? Chem, szczary, mrówki dla pupila. Okej, dla pupila nowe rzeczy, git. Nie wiem, czy chcę się bawić pupile znowu. Nie wiem. Dobra, i teraz te żywaczki. Ej, co jest? Nic nie dostałem. Ej, ale nic nie dostałem. Mogę zrobić tego? Łopatę lepszą? Jeżeli mam schemat na nią, to ja to rozumiem, że nic nie dostałem, ale... Ta, mam, dobra, czy ja te schemat odblokowałem już za level pewnie, czy coś. Odblokowujemy też te miejsce, zawsze skaner jakiś nowy się przyda. I teraz idziemy tędy. Tu jest następna kaseta. Tu pewnie już słuchaliśmy. Dlatego wam jej pokazywać nie będę. W ogóle Antar napisał, pamiętam, że Impo jest 5 królestw organizmów żywych. Zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie i protisty. Istnieją między nimi znaczące różnice, więc proszę przestań nazywać mięsną Brukselkę, która dzieli cechy roślin, jak i zwierząt grzybem, bo to jakbyś nazywał dziobaka płazem. Okej, dobra. To zbieram tego, tą Brukselkę zbieram. Nie grzyba, to Brukselka. Dobra. Jak chcecie, to sobie zatrzymajcie, poczytajcie następny dokument. Barbarzyńca 3x3, o tak. I więcej itemów związanych z ulepszaniem. Dobra, zbieramy to oczywiście. I sektor B nam się odblokowuje. Super, i to widzimy z tego B, który wcześniej widziałem, więc... Wspaniale. I to było na tyle, bo tu nic więcej nie ma, nie? Tak. A nie, to jest inne miejsce. O, tu pewnie coś będzie, zakładam. No już jest coś. Kruchy kwarcyt. Nie wiem, co było dalej tym tunelem, jak się idzie, ale chyba tu gdzieś właśnie ząb był, właśnie za tym, nie? O, tam o, chyba jest ząb. O, więcej marmuru. Pik. I tak z tego strasznie mało lota, z dwa tylko, to jest strasznie mało. Na tier 1 tylko, więc niech będzie. Trzeba buchnąć. No dobrze, mam dużo bomb, bo wiem, że to będzie dużo buchania, buchamy to. Buchu, buchu, buch. Pum. O ty ku, co zamknięty był tutaj. Pum. Pum. Pum, stun. Nie dostał suna. Pum. Ale ty. Ej, dałem mu suna przed tym, zanim mnie zatkało chyba, ale nie jestem pewien, co się wydarzyło. W sumie nie wiem, co się wydarzyło. No, mniejsza z tym. Lecimy dalej. Tu jest ząb, właśnie. Następny ząb. Mamy już trochę tych zębów. Wydaje mi się, że teraz będę mógł coś ulepszyć. Chyba to leczenie teraz lepsze, bo przyda mi się. Dobra, idziemy dalej. Chyba to jest ścieżka do piaskownicy, ale pewnie nie jestem. A nie, to nie jest ścieżka do piaskownicy. No, to jest przejście do tego. Dobra, to cofnijmy się i ogarnijmy tamte ścieżki inne, bo przeszedłbym się tam, tam może coś do zdobycia być. Czy tu jest coś jeszcze do wzięcia? Chyba nie. Sektor B, a on jest otwarty, czyli mógłbym już na bossa turystycznie iść, bo chyba tam się zmierza do bossa. Nie, to ja na razie nie chcę, ale to gdzie chciałem pójść to tutaj. Mamy to przejście i tam gdzie wcześniej byliśmy, to w sumie tyle nam zostało, w tej całym laboratorium. I tu... Co tu jakieś duże przejście jest? Ale kwarcytu, to biorę. Ho! Ho! O, marmur sobie leży jeszcze. No bo, czyli to takie miejsce było do sfarmienia sobie itemów. Tu mam na sumie dwa przejścia. Co jest? Co jest tam? Wygląda jakby tu... coś było. O kurde, dobra. Średnio pamiętam to miejsce. Dawaj ten marmur. Ja się tak nafarmię tymi rzeczami, że ja nie wiem, nie? Tyle będę tego miał. Dobra, tu jest chyba skab, z tego co pamiętam. Tak, chyba tu jest skab. Więcej kwarcytu i marmuru. Gdzieś tutaj był, nie? To się w dół szło. I... O, i trzeba z drugiej strony go buchnąć. Dobra, to nie to miejsce. Ale możemy pójść to dalej tą drogą. Nie wiem, do czego nas to zaprowadzi, szczerze, to miejsce. Jak ktoś tam chyba mawiał. W sumie nie pamiętam, z czego to było. Serio, nie pamiętam, z czego to było. Wiem, że trochę wstyd nie pamiętać, nie? Ale naprawdę nie pa... Ej, z czego to było? Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Kurde, nie wiem, ty. Adbuster tak mówił, tak? Dobrze mówię? Czy to był z jakiegoś innego kanału w ogóle? Chyba dobrze mówię. Ej, jak źle mówię, to oj. Jak źle mówię, to o... O kurde! To właśnie będzie to, dobra, to tam jest pracownica, tam nie idę na razie. Czarne mrówki są to upolitowane, a czemu niby? Co wam zrobiłem? Znaczy, pozabijałem was trochę, nie? Ale teraz nic nie zrobiłem, czemu nagle się zdenerwowaliście? O, tak o, jak sobie chodzę po prostu. Dobra, tu jest jeszcze jedno przejście, nie wiem do czego to jest, chyba też piaskownica w ogóle. A nie, to jest do puchnięcia! Dobra, to i to... Nie, nie, bomby puchłem, no nie! Ja potrzebuję więcej! Kurde, co ja...
klikłem dwa razy tylko. Aj, dobra, dwie bomby zmarnowałem do tego, do schaba. Znaczy Warf i tak, nie, ale a lipa, bo nie mam teraz bomb żadnej. Kurde, co ja zrobiłem? Dobra, no to idziemy stąd. To już jest zrobione te miejsce, tu nic więcej do zrobienia nie ma. Dobra, chodźmy tędy, tu jest masa mrówek, ale no, no nie bijmy się z nimi, bo to sensu nie ma za bardzo. Wejdę tu, wejdę. Dobra, bezpiecznie. Zump! Tak od razu na starcie? Dzięki. I tu trzeba buchnąć, to nie mam bomby, no kurde no. Dobra, lipa, to trzeba bombę znaleźć. Tu, ostatnia szansa, że tu będzie bomba. Jak nie będzie, to lipa, nigdzie nie przyjdziemy praktycznie. Dyskietka następna, poko. No jest jajo, nie? Więc jest szansa na bombę. I w szynce nie ma bomby, wspaniale, o tak. No bo tego, że nie mam bomb, to powiedzmy, że walkę z zastępcą kierownika zostawimy sobie na następny odcinek, a my teraz się wrócimy i zajmiemy się trochę naszą chatą. I też w sumie mógłbym chyba ten gaz zniszczyć. Ząb! Ej, chodźmy się ulepszyć. Ogarnijmy sobie to wszystko. I też dobrze w sumie, że nie będę się bił teraz z kierownika, bo nie mam pod. Znaczy pewnie bym z nim poradził sobie, bo mam dobrego seta teraz. Ale przygotujemy się trochę lepiej na tą walkę, żeby na pewno nie przegrać z nim. O, w sumie mogę do śmietnika mogę wejść. Zaraz, ja mam na sobie czas maskę. Ja mam czas na sobie maskę gazową. Co ja robię w ogóle, ty? Czemu ja to robię? Nie mam pojęcia. Picie. To serio jest pitne? Smaczne, co? O, ale smakowite jedzonko. O, co, czemu się patrzy na jego pupę? Co ty, co robisz? Ej. No ja wiem, że taka zacna, nie? Ale tak... Tak patrzy się na pupę jego, tak o... Co? Zwolnienie. Ej, tego nie szczeliśmy, nie? Halo! Nie ma dźwięku! Praktycznie technologię ominęto, że będę tu działał. A, zepsuło się? Ej, zepsuło się. A bo się nie zbugowała i serio, ona zepsuta jeszcze coś, no, no może. Dobra, tu gdzieś... Wiem, że ząb był, nie? Ja bym sobie go wziął. Kurde, muszę uważać na te muchy, muszę uważać, bo one są przywalone, te muchy. Jest, 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 cukierek, cukieras. O tak, dobra, biorę go. Dobra, chyba jego jeszcze nigdy nie braliśmy, a może braliśmy, nie wiem. Ale biorę go. Pum, cukierek. Nie ma miejsca na niego, kurde. Dobra, wrzucę części z pająka, bo to jakieś ważne nie jest. Już na tym etapie, którym jestem, to pająki to mogą... To mogą co najwyżej pupu pomachać, niż cokolwiek zrobić. Nawet pogońce gnoje. No pewnie nie wiem, gdzie jestem, jestem w śmieciach chyba, dosłownie. Tak, jestem dosłownie w śmieciach. Więcej cukierasów. Pyk. Dawaj się do cukierki. Chodźmy na górę, może na górze będzie jakiś ząbek. Wiem, że na górze po śmieciach się chodziło właśnie. No, zwiedźmy sobie te śmieci, bo czemu by nie? Nie wiem, w zasadzie dziwnie to brzmi, jak mówię, że zwiedźmy sobie śmieci. Energia. Pyk. Tędy chodźmy. Żeby jeszcze chemia była taka łatwa. Dokładnie. Średnio lubiłem chemię, że mam być 4. Fizykę też średnio lubiłem, choć ogółem fizykę dość lubię, tak ogółem słuchać o niej. Co nie lubię bardzo... Dobra, nieźle. Jestem blisko. Wracamy na główną ścieżkę. Nie, nie, nie spadaj. Co tam pisze w ogóle? Backup spacer files. Spack R files, coś takiego. Jakieś wielkie coś na dyski, coś ten desen, nie mam pojęcia. Może jakiś serwer to jest. Ciężko garnąć, to wygląda bardziej jakaś lodówka. Dobra, idziemy dalej. No tam się nie idzie, tu się zdecydowanie idzie. Muszę to normalnie skoczyć, nie no kurde, rzęski nie mam. To taka lipa, że tej rzęski nie mam. O, dobra, skoczyłem, do, jest dobrze, tym razem jest dobrze. Tu z tego co pamiętam, to jest ząbek schowany. Chyba w tym kubku, właśnie mamy zęba. I też mamy energię. Pamiętałem, że tu trochę więcej rzeczy było, szczerze. Tak jakbym coś pomijał, ale nie wiem co. Ale chyba wszystko mam. I w ogóle nie wiem, czy oni mnie nie atakują. Chyba dlatego, że nie mam zepsutego jedzenia na sobie? Chyba jak miałem zepsute jedzenie w jakimś punktu, to mnie atakowali wtedy? Tak zgaduję tylko, ale pewnie jestem. Dobra, no na te śmietniki co wchodzić nie ma, bo nawet się nie da za bardzo. Nic na nich nie ma pewnie. Tu jest jeszcze ten liść, który tak mi ciekawi, jakby coś się pod nim kryło. Pokaż to, coś tu jest? Nie, dobra, myślę, że ząb będzie schowany. Dobra, wiem jeszcze jedno, że tu dziś ząb jest, na pewno. W tym śmietniku dużym. No uwaga, robię teraz niemożliwe. Pyk! Idealnie. Tu gdzieś jest ząb. O, to skoczę na ten pikantny cukierek od razu. Dawaj cukierasa. Pum. Cukieret hot cha-chas. Dobra, przejdę ze skanerem chyba po prostu z tego zęba, bo... Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Czy są miętuwy tu są? O kurde też. Ej, to ma miejsce, to wezmę je. Dobra, biorę ten dyktafon. Praktycznie technologię ominę. Dobra, to możemy sobie wysłuchać, bo to jest coś nowego. Mam nadzieję, że powiedz coś ciekawego. O, tu był cukierek. Dzięki. Otherwise known as the shrinking machine, I've dubbed it the spacer.
tyle? A, on... gada chyba coś, ale... nie ma dźwięku już. Znaczy, zakładam, że tłumacza nie dorobili, czy coś? Ale... tu był posterunek zawsze? Tu był posterunek zawsze? Chyba nie. Albo ja nie zauważyłem go wcześniej? Chyba dodali nowy. Okej, ja też nowy posterunek, wydaje mi się. No, weźmy sobie, zanalizujmy hot czakasy, cukierasy, pikatna strzała, super. I mamy level! Topór termitu, pancerz termitu, spoko. Kozacko. O właśnie, mogę coś rozdać i mogę sobie coś kupić. Ulepszenie tarydurka, nie. Może coś na budowanie jest? Dachę z piór bym bardzo chciał, na pewno. Ale nie ma nic do budowania. Kurde, naprawdę nie ma nic do budowania. Dobra, kupię ten dach z piór już. Masz, nie będzie. No, kupię te ulepszenie też płetw. I tutaj bierzemy sobie... kondycję. Kondycję biorę, żeby ją ulepszyć do maksa. Tu mam tylko jeden punkcik, to nic nie ulepsza. Ale to mostro ulepszone w ogóle wszystko tutaj. I odblokowaliśmy dachy. Przydało się, żeby robić jakieś ładne ścianki lub po prostu dachy. Zobaczymy, jak to będzie. Robię dobrze, się może do niczego nie przydać, też jest taka szansa. A, nie zabrałem, że już tam dyskietka tam była chyba. Tak, siema. Będzie działać? Będzie, dobra. Nowa dyskietka. Apparatus destroyed, no useful test data. Perhaps Dr. Klein was right. Another year's research down the drain. I had felt so sure of it. For my sake, I need success. But nothing is working. Not the gluon, nor the scabby, not even the confounded napkin bags. But what if I revisited an older project? Starsze projekty jakieś? Ale to przejście wojny jest. No, definitely not. Perhaps? No. Wait, that's it. The shrink machine. Initial explorations had been promising before Dalton put the kibosh on it. I could set it up in the basement. No i już się coś zlogowało. Super. Nie ma dalszego słuchania. Mówię o jakimś projekcie. Spoko. Mam miętówę jedną. Szukam dalej zębów jakichś. O, skab tu jest, lol. Śmiesznie. Daj mi tego skaba. Pik. Grabasz. Chyba grabasz, bo mi zasłania telefon. Ekran. Nie wiem, co tam pisze w sobie. Zgaduję, że tu grabasz jest. Czyli mam dużo skał. Możemy sobie pozmieniać, bawić się skabami nowymi. No bo to przeszliśmy sobie tu wszędzie, praktycznie gdzie się dało. Tu jeszcze sobie wiadomo, zęby gdzieś ukryte w jakichś miejscach. Tylko, żeby je znaleźć, to musiałbym już mieć ten skaner. Jak będę, to sobie na pewno tu przejdę jeszcze raz i poznajduję je. O! Kwarcet. Chciałbym na pewno mega te leczenie ulepszyć. Ono będzie OP. No bo, wiecie co? Mam do was pytanie. Zaklejamy ten gaz tam na górze, czy nie zaklejamy? Napiszcie. I jak napiszecie, że tak, to go zakleję. Jak nie, to na razie nie. Czy nie wiem, czy jakiś duży powód jest, żeby trzymać te zaklejenie tego gazu? Oprócz tego, że pogoniec będzie blisko mojej chaty. No, ale nadal nie będzie na mojej chacie, tylko w okolicy dębu. Jakiś problem duży chyba nie jest. A tak to chyba to nic nie zmienia jakiegoś negatywnego. Więc mogę to zakleić równie dobrze w każdej chwili. Dlatego zaklejmy to pewnie w przyszłości po prostu, ale nie teraz jeszcze. I tu wiem, że w którym właśnie miejscu był ząb. Czy ja tam radę to w ogóle... O, dam radę, dobra, git. Tu może? A, tu jest marmur schowany. No, chować fajnie marmury i to drugi tier nawet. Dawaj. Marmur równa się chyba zbroja, kwarcet równa się bronie. Póki co, zdecydowanie mamy dużo większą ilość marmuru niż kwarcetu. No, serio, to był gdzieś ząb. Pamiętam. Za pogonię sobie tu śpi, ale jest ząb, tak jak mówiłem. Był w którejś właśnie z tych miejsc, tych dziur dziwnych. Pogonię, mam nadzieję, że nie masz przeciwko, że wezmę sobie zęba. No, raczej on ci do niczego potrzebny nie jest. Wydaje mi się, że chyba masz wszystkie zęby na miejscu, nie? Póki co przynajmniej. Może za jakiś czas nie będziesz mieć, bo zajmę się tobą. No i oczywiście też jeden ząb jest... O tam! O tutaj! Co, ja mogę go zebrać? No, zbierzmy sobie, czemu nie? A bo ja nie będę go teraz zbierał, bo trzeba zbudować dużą rampę, żeby się do niego dostać. Nie wiem, to jest dziwne mega ten ząb. Innym razem sobie go zbierzemy. Jesteśmy w chacie! Pomyślałem o tym, że mógłbym ulepszyć sobie buty te, bo chyba ich nigdy nie ulepszałem. Tak, ulepszę sobie je. Żeby mieć po prostu większą wytrzymałość na nich, bo one strasznie szybko padają. Ale będę chciał ulepszyć tak na plus 9, no bo to są buty do biegania, one są świetne, bo to są po prostu świetne buty, je trzeba mieć ulepszone, one są kozackie totalnie. Patrzcie, jakie fanty mamy ze sobą. Sporo tego jest. W następnym odcinku ogarniemy sobie bomby i ogarniemy sobie więcej pot i pójdziemy na zastępcę kierownika. I może, że zatrzymamy sobie gaz
I może przejdziemy się jeszcze potem na stół i sobie ogarniemy cały stół prawdopodobnie. W dzisiejszym odcinku zdjęliśmy całe laboratorium praktycznie, no zostało nam tylko zastępca kierownika, tak naprawdę nic więcej. I możemy zrobić teraz jeszcze łopatę z czarnych mrówek i w końcu mieć najlepszą łopatę, jaka jest obecnie w grze prawdopodobnie. Czy mi to wypadło? Tak, wypadło mi. Dziękuję za moją łopatkę. Dobra, i zróbmy sobie więcej może tej osełki. O, sporo tego mamy, więc możemy dużo tego zrobić. Ulepsz sobie łopatę na maksa, bo czemu nie? I krój pan też sobie trochę wezmę, żeby sobie buty ulepszyć na maksa też. No i te buciki, pyk, pyk. Idealnie, teraz tą łopatę. Pyk, na maksa, na piąte lewe przynajmniej obecnie. I starą łopatę możemy wrzucić do skrzynki na zawsze. Oj tak, nie ma to jak prawdziwa łopata. Z tego co wiem, to najlepszy łuk w grze, a dokładnie kusza jest chrząstsza, ale chyba to już mówiłem, wydaje mi się, raz. Dlatego przydałoby się też na tego chrząstsza pójść, go w końcu zrobić, żeby mieć najlepszy łuk i żeby mógł ten łuk już najlepszy ulepszać, bo zakładam, że będzie miał naprawdę ogromnego dipsa. I też w następnym odcinku, że pewnie będziemy ostro przejść cały ekwipunek, ponieważ jak zabędziemy tego stalaka, to odblokujemy właśnie sztaby. A ze sztab będziemy mogli ulepszyć ekwipunek chyba na jakiś plus 7 czy coś ten deseń, albo plus 6 przynajmniej. Dlatego sobie wszystko co mamy ulepszymy do maksa, jak możemy. Mam nadzieję, że mi styknie tych materiałów, bo jeszcze nie wiem ile te sztaby będą kosztować, a zakładam, że nie mało. Ale to by tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Grounded, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę i kliknijcie ten soczysty czerwony guzik o nazwie subskrybuj, żeby nie przegapić powiadomienia o następnym odcinku. A ciekawe za oglądanie, bye bye!